Słynny matematyk Stefan Banach zdobył doktorat przez przypadek i dzięki swoim kolegom. Banach nienawidził formalnych procedur akademickich, stąd mimo dokonań naukowych nie godził się na żaden doktorancki egzamin. Mimo wielokrotnych próśb koła naukowego, matematyk pozostawał niewzruszony. Koledzy Banacha wzięli zatem sprawy w swoje ręce. Wykradli niepublikowaną jeszcze pracę Banacha i dostarczyli ją jako pracę doktorską. Znając zwyczaje matematyka i wiedząc jednocześnie, że genialny uczony jest entuzjastą dyskusji naukowych, tak zorganizowali posiedzenie, by ten myślał, że jest na zwykłym spotkaniu matematyków. Jakież było zdziwienie Banacha, kiedy następnego dnia dowiedział się, że właśnie zdał egzamin doktorski. Raz jeszcze potwierdza się powiedzenie, że w grupie siła i że dobrzy kumple to naprawdę istotny element życia. I to nie tylko towarzyskiego.